Już w najbliższą niedzielę na widzów czeka kolejny odcinek 11 edycji Rolnik szuka żony, w którym dojdzie do wyjątkowo smutnych scen. Czyżby tuż przed wielkim finałem miało dojść do rozstania aż dwóch par? Zapowiedź najnowszego odcinka nie pozostawiła telewidzom żadnych złudzeń. Aż dwie pary rozstaną się tuż przed finałem Rolnik szuka żony 11. edycja Rolnik szuka żony wielkimi krokami zbliża się już do końca. Za nami 10. odcinek programu, w którym widzowie mieli okazję oglądać rozwijające się relacje rolników oraz ich rewizyty u wybranych kandydatów. Nie zabrakło też kolejnych randek między uczestnikami show i ich wybrankami, a co widzów czeka w kolejnym odcinku, Rolnik szuka żony. Z najnowszej zapowiedzi programu, która pojawiła się w mediach społecznościowych, wynika, że na fanów show tym razem czekają wyjątkowo smutne sceny. O ile Rafała i Dominikę, Agatę i Irka oraz Marcina i Annę można zobaczyć na udostępnionym materiale w wyjątkowo dobrych nastrojach, to zupełnie inaczej sytuacja wygląda jeśli chodzi o Wiktorię i Adama oraz Sebastiana i Katarzynę. Gęsta atmosfera, smutne miny i komentarz lektora mówiący wprost o zawiedzeniu mocno sugerują, że w relacjach Wiktorii i Sebastiana może dojść do czegoś niedobrego. Wielu fanów programu po zobaczeniu tych scen uważa, że zarówno Wiktoria, jak i Sebastian mogą zakończyć program jako single.